Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym wojowniku na W55 i zaprezentuję wam, co udało nam się tutaj odblokować podczas ostatniego eventu halloweenowego, dlatego że są tu już takie rzeczy bardziej midgame'owe, które po prostu wskazują na to, że regularnie rozwijamy tego wojownika od kilku ładnych miesięcy, między innymi ubiliśmy w końcu ten portal do piekieł. Kto śledzi streamy, ten wie, że masa czasu minęła, zanim w końcu udało nam się ubić tego ostatniego bossa i zamknąć po prostu ten portal, dlatego że byliśmy wojownikiem, jeszcze wojownikiem z gemami z 10 kopalni, więc no było to bardzo, bardzo ciężkie, ale w końcu udało nam się to zrobić i to jeszcze przed tą piątkową wymianą gemów, bo ta wymiana gemów, jak sami widzicie, mamy już tutaj same z kopalni 25, była w piątek bodajże na streamku, no a wy mogliście oglądać odcinek z tego w poniedziałek, więc to w ogóle jeszcze taka anegdotka, no i jeszcze kilka innych rzeczy, do których zaraz przejdę. Druga sprawa jest taka, że masa osób zadawała mi pytanie, co powinni zrobić, jeżeli w tym momencie stopują lochy na swojej postaci, no a wyszedł ten nowy loch, no bo jednak jak wszyscy wiemy, w związku z tym nowym lochem, czyli tutaj domem strachu, po ubiciu po prostu tego lochu dostajemy 10 dodatkowych naklejek do klasera, więc to jest po prostu większa premia do PD, no i właśnie miałem masę pytań, czy w trakcie stopowania lochów powinni ten loch ubijać, czy nie powinni go ruszać. Jak widzicie, ja na wojowniku go ubiłem, więc myślę, że to jest idealny przykład, żeby po prostu poruszyć ten temat. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Ostatnie dwa odcinki to były wycinki właśnie z tego piątkowego live'a i tam siłą rzeczy nie mówiłem wam o tych kciukach i o wiele mniej ich zostawiłem, więc jednak to przypominanie jest skuteczne, także pamiętajcie, żeby tego kciuka kliknąć, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, jak tam wam, że tak powiem, poszedł ten event halloweenowy, bo jednak uważam, że to było dość fajnie rozdzielone, dlatego że ktoś może zaraz powiedzieć, że nie było w ogóle żadnego eventu expa i golda i tak dalej. No ale jak wszyscy pamiętamy, tydzień temu mieliśmy takie bardzo fajne połączenie, bo był właśnie event expa, event golda, był ten szczęśliwy dzień i to wszystko trwało przez 4 dni, no a teraz event halloweenowy postanowili poświęcić na po prostu surowce i mieliśmy tutaj event właśnie ten z podziemiem, że tak powiem, czyli po prostu dusze, mieliśmy tutaj więcej drewna, więcej kamienia, mieliśmy surki do kowala, więc to wszystko również trwało 4 dni i po prostu było to tak fajnie rozdzielone, że w jeden weekend mogliśmy zboostować stricte swoją postać, no a drugi weekend mogliśmy właśnie tutaj zbustować takie poboczne rzeczy, jakieś tam właśnie surowce głównie i tak dalej, nie? Więc możecie pisać, jak wam to poszło w komentarzach. No i co? Myślę, że powolutku możemy zaczynać. Może tak, co tutaj przede wszystkim udało mi się, tak jak wspomniałem na początku, odblokować? Przede wszystkim w związku z tym, że w końcu ubiłem ten portal. Może w ogóle na samym początku wam to pokażę. Zrobiłem to 29 października, no i tak jak mówię, jeszcze na starych gemikach. Możecie tu w ogóle zauważyć, no mieliśmy te statystyki, więc no widać, nie, że to po prostu były stare gemy jeszcze. No i z tym portalem, z racji tego, że to jest maguś, bardzo długo się męczyliśmy, bardzo często było tak, że nie zadaliśmy mu praktycznie w ogóle obrażeń i te procenty życia tam, w sensie no punkty życia rosły po prostu z dnia na dzień, więc bardzo, bardzo długo się z tym męczyłem, ale kilka ostatnich prób było takich szczęśliwych, że on praktycznie w ogóle mi krytów nie zadawał, ja mu duże kryty waliłem, no i w końcu udało się to zrobić, także to, tak jak mówię, miało miejsce 29 października, no i w związku z tym w końcu udało nam się złapać tego Jęzogniksa i powoli go sobie tutaj ulepszam, bo już zobaczcie, ulepszyłem Pirodliszkę na 200 w tym czasie, Smokiego na 200, już tutaj Skarabarę zacząłem ulepszać, no i dopiero ten Jęzognik z nam wpadł. Natomiast druga rzecz jest taka, że udało nam się w końcu wbić aurę 20. Miało to miejsce bodajże, jak się nie mylę, chyba w niedzielę. Można to łatwo policzyć, no bo teraz był ten event toalet, chyba jak się nie mylę, nawet nie wiem szczerze mówiąc. Czyli tak, w niedzielę sobie tutaj spłukałem ten kibelek, wpadła mi ta aura 20, wleciał mi oczywiście pupil do siły, więc to też jest fajne osiągnięcie. Także to było w niedzielę, no i od razu spuściłem wtedy itemek epicki, czyli to mamy 100 many. W poniedziałek również itemek epicki, czyli 100 many, więc to jest, tak jak mówię, 200. No i teraz mamy 50 many za wtorek, no bo już ten event się skończył i te epiki dawały już tylko 50 zamiast 100, no i jeszcze dzisiaj tutaj, czyli w środę, nic nie wrzucałem, więc chyba właśnie w niedzielę udało nam się tego głębiona koniec końców zdobyć, no i to też oczywiście jest fajne takie, tak jak mówię, midgame'owe bardziej osiągnięcie, no bo jednak tą aurę 20 się troszkę wbija, teraz jak mamy ten event toalet, no to troszeczkę szybciej, no ale tak czy inaczej w końcu udało nam się to zrobić, no i teraz już nam brakuje takich pupilków stricte jakichś tam, można powiedzieć, takich no sezonowych, nie? Tu mamy jakieś święta wielkanocne, tu mamy zimę, no i tak dalej, i tak dalej. No ale takie, powiedzmy, właśnie
z jakichś takich późniejszych osiągnięć, jak tam jakieś, nie wiem, ukończenie Esterosu, właśnie ta aura 20, ten portal do piekieł zakończony, tutaj kopalnia 20, już sobie połapaliśmy. Co więcej, tak jak mówię, zrobiliśmy ten loch, to wam w ogóle też pozapisywałem i w dzisiejszym odcinku wam pokażę, dlatego że no to jest takie, można powiedzieć, ciekawe. No ubiliśmy ten nowy loch, pokażę wam, jak po prostu wojownik na tym około 380 poziomie sobie z tym poradził. Co do tego, czy ten loch ubijać, czy też nie, to mam tutaj dla was przygotowanego screena, może wam teraz pokażę, cyk. Tak to po prostu się prezentuje, jeżeli chodzi o obliczenia. Jedna, że tak powiem, mądrych głów, tak jak mówię, nie jest to prześmiewcze ani nic, tylko po prostu ktoś się za to wziął i to sobie policzył. No i możecie wywnioskować, że jeżeli jesteście na poziomie 393 i w górę, to nie ma sensu tego lochu robić, bo po prostu te naklejki nie zrekompensują tego expa, którego tam stracicie poniekąd. Natomiast jeżeli jesteście przed tym poziomem, to jak najbardziej ten nowy loszek sobie możecie zrobić, dlatego że tu wiadomo, każdy kolejny level to jest jeszcze ten boost z kalendarza do expa, dlatego że im mamy wyższy poziom, tym więcej ten kalendarz da tego expa, bo daje pełny level. No wiadomo, jak to działa, nie będę tego tłumaczył po raz kolejny, tu sobie możecie zatrzymać i to po prostu przeczytać, ale dokładnie, w skrócie tak to działa, że jeżeli macie poziom 393 i w górę, to nie opłaca się za bardzo tego robić, nawet dla tych naklejek do klasera, dlatego też ja tutaj na tym magusiu w dalszym ciągu tego nie wyczyściłem i zrobię to dopiero jak skończę stopować lochy, no ale na wojowniku byłem jeszcze przed tym pułapem, więc sobie to po prostu zrobiłem. Więc no to taka odpowiedź. To już w ogóle pisałem na Discordzie, zapraszam na Discorda, bo tam takie informacje szybciej wam wysyłam, natomiast no na odcinku wiadomo, że więcej osób to zobaczy, więc postanowiłem, że warto na ten temat nagrać. No i tyle, nie? Dlatego też właśnie na takim wojowniku, na bardzie, tym bardziej sobie, o w ogóle jak się zrymowało, tym bardziej sobie tam zrobiliśmy ten loszek, no ale właśnie taki zabójca czy maguś w dalszym ciągu ten loch będzie miał go otwartego, że tak powiem, i tych naklejek na razie zdobywać nie będziemy. To w ogóle taka druga sprawa. Co do Discorda, to jeszcze był event, w sensie nie event, tylko kod z okazji Halloween. Oprócz eventu w poniedziałek nie miałem za bardzo jak wam nagrać odcinka, ale również na Discordzie właśnie wysyłałem ten kodzik, bo chyba jeżeli chodzi o tutaj taką pocztę w grze, to nie było informacji, tylko tam na jakichś socialach shakesowych, więc po prostu na Discordzie również warto być, bo ja nie zawsze mogę odcinek nagrać na zawsze. To co prawda to był darmowy epic, chyba dokładnie ten, zobaczcie, taki nam poleciał, czasem na wszystkie staty, czasem na 3 staty, generalnie kosztował 1 golda, no ale lepsze to niż nic, nie? Lepiej mieć takiego epika, można go tam rozmontować, wrzucić do kibla, aniżeli go nie mieć, więc to jeszcze właśnie z okazji tego Halloween w ten jeden dzień można było takiego kodziku, który się po prostu nazywał Halloween, używać. Dobra, więc tak, to tyle, tak naprawdę te dwa pupilki i te dwa osiągnięcia, to tak jak mówię, takie bardziej midgame'owe, które udało nam się zrobić. Możemy sobie obejrzeć te loszki, bo to też myślę, że jest ciekawe. Od razu w piątek to chyba ubiłem, jak się nie mylę, czekajcie, jeszcze sprawdzę. Tak, 28 października od razu jak się dojedziemy, że warto ten loch ubić, to po prostu zrobiłem. No i dzisiaj wam pokażę, jak ten wojownik 385 level z tym lochem sobie poradził. No raczej się domyślacie, że jeżeli chodzi właśnie o tą strefę światła, to raczej nie było zbyt dużych problemów, ale oczywiście to sobie obejrzymy. To pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że ktoś tam mnie pytał, co ze strefą mroku. Strefy mroku oczywiście nie ruszamy, dlatego że strefa mroku to są te same. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o te naklejki do klasera. Jeżeli ten loch by nie dawał naklejek do klasera, to totalnie byśmy go nie musieli robić podczas stopowania, no ale że daje te naklejki, a co za tym idzie tą premię do PD, co już chyba powiedziałem, no to można właśnie to policzyć i można się nad tym zastanowić. No ale oczywiście strefa mroku to są te same potwory, więc one już nie dają dodatkowych naklejek do klasera, więc jeżeli jesteście w trakcie stopowania lochów, to tej strefy mroku totalnie nie ruszajcie, tylko sobie poczekajcie, aż to stopowanie lochów zakończycie. Tak wynikało z tych obliczeń. No i wydaje mi się, że to jest w miarę sensowne i ja również coś takiego myślałem z tyłu głowy, no ale nie chciałem się, bo to nie było niczym poparte, nie? To po prostu tak mi się wydawało, więc nie chciałem się z tym dzielić, no ale jak widzieliście na screenie, ktoś tam policzył, no i mam nadzieję, że to wyjdzie w miarę git. Dobra, tutaj tak nam to wszystko idzie, no jak widzicie, zero totalnie jakiegokolwiek oporu, wszystko bardzo łatwiutko. Tu mamy zwiadowcę teraz, zaprezentuję wam to, no bo dlaczego nie, specjalnie zapisałem, żebyście mieli tu świadomość, że no ten loszek, zwłaszcza w tej strefie właśnie
w tej strefie światła, to jest taki bardzo early game'owy loch. Natomiast strefie mroku, kto oglądał odcinek z Barda wtorkowy, czyli wczorajszy, ten wie, że jednak już tam problemy na tym około 350 levelu się pojawiają. No ale ze strefy mroku również mamy o wiele więcej expa, więc to wiadomo, coś za coś. Dobra, tutaj nam bardzo, bardzo ładnie poszło. Tu w ogóle żadnego epika nie dostaliśmy za piątego, chyba powinniśmy dostać. Raz, dwa, trzy, cztery, to był piąty, poczekajcie. A, dostaliśmy, dobra, nawet wam pokazałem, nie zauważyłem, zająłem się gadaniem. No i jest jak jest, okej, teraz mamy kogo? Teraz mamy po raz kolejny wojownika. No z tymi wojownikami troszkę to... A nie, to jest zwiadowca, sorry. Troszkę to trwa, więc może przyspieszę razy dwa, żeby też jakoś sztucznie nie przedłużać. Co mogę wam więcej powiedzieć z tym wojownikiem? No oczywiście wymiana gemów, nie? Ta wymiana gemów, która da nam naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tak jak mówię, no tych statystyk około 6000 na plus. To już na pewno wiecie, jak oglądaliście poniedziałkowy odcinek, bo właśnie tam ta wymiana gemów miała miejsce. W ogóle miała miejsce na streamku, no ale to już mówiłem. No i generalnie powiem wam, że bardzo duży boost, jeżeli chodzi o siłę tego wojownika. Patrząc tutaj na gemiki pozostałych ludzi, to raczej mało kto ma takie mocne. Mieli tam około 700, około 800, no ale takie właśnie 900 plus to ma dosłownie kilka osób na tym serwerze. Więc koniec, na koniec dnia, jak już kończymy po prostu wszystko, jak już jesteśmy po awce i po tym wszystkim, bo jeszcze dzisiaj tutaj nic nie robiłem, no to tak w takim top 15 jesteśmy, nie? Więc to co mówiłem, byliśmy wcześniej w około tam właśnie... tak jakoś top 50 plus minus, no bo te gemiki były bardzo, bardzo słabe, no ale teraz dzięki temu, że te gemiki wymieniliśmy, no to po prostu ten wojownik zyskał naprawdę dużego, dużego boosta. Dobra, nie wiem czy wam drugi raz nie pokazałem czegoś, ale nieważne, tu sobie jeszcze obejrzymy, to jest maguś, no ci magusiowie to akurat bez problemu, chociaż tu jak krytów nie walimy, to troszkę tych hitów jest. No ten wojownik, powiem wam szczerze, że no ciężko się nim na razie gra, nie? W sensie jak ja już mam porównanie do tego wojownika z W40, który tamte statystyki już miał bardzo mocne, jednak było widać, że się robi z niego taki po prostu klocek, dużo HP i tego wszystkiego, no to na tym levelu jeszcze ten wojownik jest taki, o, nie jest jakiś taki wcale, powiedzmy, mocny i dość, tak jak mówię, ciężko się nim klika, no ale powolutku do przodu. Dobra, chyba tyle, chyba wszystko, co wam miałem pokazać, to wam pokazałem. Ten portal do piekieł widzieliście, tutaj cały loch, no i chyba, mówię, to co miałem wam zaprezentować, to wam zaprezentowałem. Co do jeszcze w ogóle tego gemika nieszczęsnego 894, jak widzicie w butach, niestety poleciały mi jeszcze w poniedziałek wtedy dwa te gemy. Duże pomarańczowe, no bo jeszcze wtedy event trwał, no ale każdy był około 880, więc w ogóle jeszcze słabsze niż na odcinku nam leciały, także no niestety póki co musimy trzymać w tych butach tego gema 894, no ale jak poleci jakiś duży pomarańczowy 900+, to go z chęcią wymienię, bo strasznie mnie to drażni, ale to już wiecie właśnie z poprzedniego odcinka. Wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, taki krótki odcinek. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie zrobił, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i możecie oczywiście komentować, jak tam wam minął Halloweenowy event i możecie zostawić tego kciuka w górę. O tym pamiętajcie najbardziej, bo to jest, można powiedzieć, najważniejsze. Wszystko, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!